Siemaneczko, jestem PPTM Games, w towarze w Speedwestce. Dzisiaj zajmiemy się sprzedażami tych wszystkich mebli. Będziemy sobie odnawiać podłogi. No i to się ogólnie uda, to będziemy ogarniać. Myślę, że im więcej, tym lepiej, ale na początku jeszcze chciałbym posprzątać. Muszę znaleźć sobie tutaj kosz. Na początku odcinka także zachęcam do stawienia paczki w komentarza i życzę miłego oglądania. Co tu jest? Czemu ja tu nie mam nic? Nie mam kosza żadnego do sprzątnięcia tego bajzlu. Czy ja nie widzę? Może nie widzę. To nic. A wtedy właśnie będzie sprzątał. Ja sobie tylko ogarniam to, co mogę. I tak, sprzedajemy to się da, ile się da. Okna. W sumie nie wiem, okna to jest sens ogólnie ogarniać. Wiadomo, to trzeba by je posprzątać, to tak szyf jest. Ale mi się tak samo ogólnie obramówek to lampy czy jakieś tam dupę, raczej tego nie będę chyba sprzedawał. Tak mi się zdaje. Znaczy, okurwa ci sprzedałem. No to się popisałem. Nie chciałem tego klikać, a kliknąłem. A to nic. Gdzieś się jeszcze tam miarę da ogarnąć. Jak wspomniałem, okien, nic takich rzeczy nie będę sprzedawał. Będziemy trochę kombinować. Szczerze, będziemy trochę kombinować. A może imersję taką zrobimy, że tutaj zrobimy sobie taki salon, zabudujemy. Może, może mi ścianę, tego nie wiem. Ale widzę tak, tu na pewno muszę wymienić dźwięk, tak, ale teraz muszę tu wymienić, tu i tak musiałem wymienić dźwięk, oba. To widzę, że i tak mi to nic mi to nie dało, tak jak planowałem. Więc tak, sprzedajmy szapeczki. Wiadomo, bo chcemy tak zrobić, żeby po prostu jeden był zadowolony. Przełączniki ogólnie mi się zostają. Instalacji nie wymieniam, tak mi się zdaje. Tutaj, wiadomo, teraz chociaż trochę będzie trochę czyściej. Będzie lepsza możliwość po prostu sprzątnięcia tego wszystkiego, całego bajzlu. Więc tak, bierzemy sobie jeszcze śmietnik. Przepraszam, worek na śmieci. Patrzmy, gdzie musimy to wszystko ogarnąć. Czyli tak, tutaj musimy sobie podłogę ogarnąć z tego sypu. Czy coś tu jeszcze? Tu gdzieś coś było jeszcze. Ściana? Nie, czekajcie, coś się tu widziałem. Tutaj ściana jeszcze, na szafkami. Tu druga, tu trzecia, plama. Dobra, nie jest tak źle, tu jeszcze mamy szafeczki. Więc tak, musimy poogarniać mniej więcej. Tu podłogę trzeba mieć, tu podłogę. No i tutaj musimy mieć płytki. No to troszeczkę nas będzie na kosztownie wynosiło. Myślałem, troszeczkę mniej to wyjdzie. No ale jednak robota można powiedzieć głupsza. Tak sobie na spokojnie przejdźmy. Zobaczmy dokładnie, co my tu jeszcze mamy do ogarnięcia. Widzimy, że jest ta balustrada na górze, wtedy się wchodziło, dobra. Tutaj było chyba ogólnie sprzątnięte. No właśnie tutaj nie ma co robić wyżej. Ścian, czyli robić tutaj piętro tak zwanego, a to sensu nie ma. Robimy to tylko typowo na zasadzie odmalowania. Z zewnątrz to nie wiem, czy będzie sens. Miałe trzyma. Nie będę też szalał jak w poprzednim domu, bo to sensu nie będzie moim zdaniem. Bo tam troszeczkę, no spatoliłem roboty. No, z drugiej strony, na spokojnie sobie pomyślałem, no jednak to nie było to, co powinno być. Farb, panele, płytki. Płyteczki, proszę Państwa, i musimy sobie wypać płytki pod, raczej do łazienki. Płytki mamy z iluzją kostki. Mamy nawet do tego, no, tak trochę średnio myślę, to płytki z powlekanym metalem. Powlekanego metalu, metal z wybranym kolorem. Nie wiem, teraz patrzę, bo tak mamy w tapety. A tapety, trochę tak, no nie za bardzo. Łazienki takie? W sumie, czemu nie? Mamy sobie dwie, albo nawet trzy kostki.
Paczki. Cztery, przepraszam. Dobra, na razie nam dostaną. To się je sprzeda. Bo tak będę chciał sobie iść z ściany. Czyli całą ścianę także tutaj ogarnąć. Więc tak, bierzemy sobie elegancko. Wiadomo, że powinno być to zrobione od ziemi. Ja sobie zrobię to od sufitu. Trzeba będzie tak porobić, będzie dobrze. Pyk. Patrzcie, jak to ładnie szybko idzie. Czemu chyba ja nie mogę sobie rozmiaru zmienić? A mogę zmienić, tylko ja tak nie powiem jak. Pomyślałem o tym. O, patrzcie, pyk. No, tak jak wchodzenie pytek, to już jest eleganckie, są nie szybkie. Mogę szybko, może i buduję praktycznie wszystkie te płytki. Pyk. Nie wiem, no, no już ładny kolor. Płytek. Wzór, przepraszam, kolor. I płyteczek. No bi mile się da. No, to trzeba pewnie dość mocno te płytki nadgonić. No bo tutaj zbytnio szału to nie ma z tymi płytkami. No dobra, wymagane. Tutaj trzeba wszystko pokombinować, podzutować. Tutaj sobie ranty wykończyć tak samo. Tyk. Czekajcie, tutaj tak położyłem samo? Nie, tutaj położyłem, to muszę to położyć. No, zostaje nam ta ściana. Do ogarnięcia, no i patrzcie, wszystko pięknie poszło. Za dużo płytek kupiłem, no to już widzę. Pyk, pyk, o, pyk. My mam tą taką łazienkę robioną. Więc tak, możemy sobie teraz płytki sprzedać. Tyk, tyk, tyk. No i mi się zdaje, że tutaj jak była ta łazienka, to niech tak już będzie. Czyli musimy sobie wziąć dekorację, to nie. Czekajcie, jak tutaj wziąć to teraz mądrze. Instalacje to nie. Okna też nie. Akcesoria łazienkowe jakieś można sobie wziąć, ale na razie tego nie chcę. Armatura łazienkowa. O to mi chodziło. Tylko teraz kwestia taka. To jest okno. Czy dałaś tutaj prysznic? To jest nowe pytanie. Tak, musimy okno to nie umyliśmy. Tak można sobie elegancko tutaj teraz robić. No więc jeszcze raz. Armatura łazienkowa. Kabina prysznicowa, jeśli byśmy wzięli tą kabinę prysznicową. Czy ona by tu gdzieś wydała? No chyba raczej widzę, że czy wydać by wydała, tylko teraz patrzę, czy ona mi się dobrze teraz... Ale to są ten... Nie. Musimy zrobić wannę. Mniej więcej tak, jak to powinno być wcześniej, tak jak to było wcześniej. Jak u nas to tak będzie, tylko teraz widzę, że mógłbym jednak mieć... Tutaj, proszę Państwa, jednak te płytki rozstawione. Trochę zrobiłem lipkę. O lipkę, ale to nic. Zaraz się może uda znaleźć to z powrotem. Płytka cholipka. To czekajcie, była która płytka? Ta. Dobra. Widzicie? Jak to ładnie wyszło? Zajebiście. No i teraz tak, tutaj by była umywaleczka, no i tutaj wiadomo ton cały. Więc jeszcze tak łazienkowa. Czy to by weszło? Powinno tutaj gdzieś nie wejść. No i wchodzi, elegancko. Wchodzimy sobie tu, klikamy, zamykamy. Pyk, pyk, jest git. To nie będzie przeszkadzało nic.
No i potrzebna nam jest aż taka droga tu na pewno. Materia prysznicowa można sobie dać. Ciekawe, bo to jest na tej zasadzie. Odciela, nie wiemy, to jest bateria prysznicowa tutaj. Umywalka. Nie no, bez przesady, aż taka chałupa droga nie jest, żeby sobie baterię dawać. Dawajcie tutaj tańszy zlew. Czekajcie, tak mniej więcej patrzę. Minimalistyczna łazienka. Najbardziej opisowana w środku, ale rzeczy takie drogie zbytnio nie są. Dobra. No i teraz musimy ogarnąć teraz temat drzwi, bo temat drzwi jest teraz tematem spornym, bo oczywiście usunęliśmy drzwi. No to teraz musimy jakieś fajne drzwi dać. Czy teraz tylko na menu te fajnie na płytynkę wejdą, dobra? O, git. Nie wiem, tak patrzę na te balkonowe drzwi, czy jest sens je wymieniać. Chyba nie. Masz tak szaleć, co nie będziemy. Tak mi się zdaje. Czyli tak, teraz kolejny pokój. Pomieszczenie. Ciekawe, jeszcze ja stałem, czy tutaj nie zrobić. A tu jakiegoś takiego zakątku, nie wiem, sypialni, a tam nie byłby salon. No bo tak byśmy mogli zrobić. Na zasadzie takiej, że moglibyśmy wziąć, robić sobie grilla. Czy jest możliwość kupienia grilla tutaj? To jest zastanawiające. Dekoracje. Czy takie coś typu właśnie grill? Coś w tym stylu jest, budzik, to mnie nie interesuje, takie dekoracje. Bo to jeszcze nie jest ten moment. Na elektronika hobby, nie wiem, więc takie coś tutaj jak... Właśnie wspomniane. Ja w tym momencie tego nie widzę. A, czyli mogę sobie robić tak dekoracje, możemy tak obrazy, dekoracje ze 100. Dobra, nie mamy, czyli tak, nie ma co razie cudować z tym wszystkim. Nie wiem, patrzeć na te drzwi, ale czy jest sens wymieniać? No, nie są jakieś złe. Pewnie nie są takie złe. Znowu widzę, że jest trochę sypu na ziemi. I ten syf trzeba zaraz sprzątnąć. Nie wiem, czy ja to nie oglądałem tego do końca. Aż mi trochę dziwi to. A może. Będę się spierał. Jak to wygląda. Jak to będzie wyglądać do końca. Teraz musimy sobie ogarnąć tak. Myślę, że tu w tym momencie najbardziej pasownym. Czy to sypialnie finalnie będzie. No pasowałoby, żeby to było w tapecie. Tylko teraz tak. Budowlane to nie. Czekajcie, gdzie to brałem? Łóżka. Piętrowe. Dziecięce. Dwójne pojedyncze. Ale nie. Jeszcze raz. Akcesoria? Nie. O, wykończenie powierzchni, dobra. No to tak, robimy sobie tapetę. Tapetę w kolorze, teraz pytanie jakim. Mówmy trochę niekonwencjonalnie, bo tego jeszcze nie robiliśmy. Weźmy sobie tapetę w zerwy. Weźmy sobie te trzy rolki, nie wiem czy akurat trzy rolki będą potrzebne, ale niech już jednak tę tapetę będzie można sobie elegancko tutaj ogarnąć. Tak w życiu realnemu dokładnie można było tapetę po prostu zajebiście. No, chyba jednak będzie trochę pierdolę do tapety. Z tego co widzę. Wiadomo, że tutaj na żadnych narożnikach nic takim rzeczy nie będę odkładać się tapety dawał. No bo teraz celowo to będzie wyglądać. Tutaj na... Już dobra. Jak już tak będzie. Nie pytam sobie, chyba pokoju do spania. No daj mi się to wygląda. Z jednej strony. W sumie jak to mi zabroni. Nie? Zrobić tak niekonwencjonalnie.
Aż tak dużo tutaj zapytam, ale dwa tydzień, mogę dwa lalki kupić. Ewentualnie trzy. Pyk, pyk. Kurwa, tapeta w zębie. No, sam się teraz zjebałem system, po prostu, nie? No, zjebałem system. Pyk, 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 pyk. A, my jeszcze muszę opiętrzenie po tej łazience założyć. I teraz przypomniało. Dobra, to mamy. Czy już wszędzie tak tapeta strzeliliśmy? Tak, dobra. Nieźle. Tapeta w zębie. Kurwa, jak to wygląda. No i teraz tak, podłogi. Panele. Panele takie brązowe, do białego, kontrastowe. A chyba klasycznie pójdziemy. Panele. Tak mi się zdaje, że to będzie najlepsza opcja. Kontrast, taki fest kontrast był. Wiadomo, że to jest pewnie... Jeszcze w sumie na kogo wiem. Nie wiem jeszcze na kogo to robię. To pomieszczenie, ale nie, tak już będzie. Na górę tam ogólnie ją montować nie będę. Tam ogólnie, znaczy górę, upiększać górę, można powiedzieć tak. Z tego względu, że nie wiem jak finalnie to będzie wyglądać na tej górze. Chodzi mi o dostrajanie tam, zwiększanie tego wszystkiego. Więc myślę, że nam to będzie tak jak jest teraz w tym momencie. Dobra, mamy tak to zrobione. Mniej więcej, no powiem szczerze, nie tak źle wygląda. Moim zdaniem. Okna to mnie nie interesują, gdzie fajcie, gdzie to było, gdzie to było. Tutaj łóżka, łóżka, łóżka. No i teraz łóżko podwójne chciałbym. 800, 1600, 2000. Gdzie to? 800 parę dolarów, powinno być elegancko. Łóżeczko kupimy. No i do tego oczywiście co trzeba. No trzeba kupić... czekajcie. To mnie kurna trochę nazwie, bo się mogę tego nauczyć jeszcze. Tego psego. Akcesoria, tylko chciałem szafki. Szafki użytkowe. Słuchajcie, szafki wiszące, stojące. Szafki stojące. No i dobra, teraz patrzymy na jakąś fajną szafą. Fajną, ale nie taką drogą. Do pokoju, na wiadomo, na ubrania, tak? No, chciałem ogólnie komody. Tych ciemniejszych, przepraszam, tych jaśniejszych kolorów, ale tak zbytnio tu nie widzę. Jakieś fajne komódki. No bo użytkowe to są typowo, nie wiem, kuchnia, właśnie łazienka. A tutaj nie widzę takich rzeczy, no bo jestem ślepy. Jest komoda jakaś. Komódka, wiadomo, na tej ścianie. Na tej będzie ścianie komódka, a będzie was telewizor. Ale żeby było jeszcze lepiej dopakowane, to będą dwie szafy. Tylko jedna trochę bardziej na środku. Tak mniej więcej dopasujmy kąt. Dobra, nie jest to źle. O, może być. Teraz tak, teraz załaki jakieś... Ogólnie nie biorę typu rzeczy typu, nie wiem, laptopy, coś w tym stylu, no bo to już raczej nie jest w mojej kwestii, żeby takie rzeczy tutaj pielęgnować, bo może by z tego większy pieniądz był. Ale mi się zdaje, że to będzie nie tak źle, taka minimalistyczna komódka, taka szafka nosna jeszcze, o, szafka nosna musi być zrobiona, przepraszam, kupiona musi być. Użytkowe nie, to miało być tak, to był na tym zasadzie. I tylko teraz patrzę na... to jest szafka jakaś stojąca, ale patrzę na komódki takie malutkie, czy tak komódki ogólnie są. Teoretycznie jest, tylko taka dość sprawa. No i pasowała mi jakaś wisząca w tym typie. Na jakieś tam piętnowy, a to już bardziej chyba do łazienki, do łazienki, tylko do kuchni. Minimalistycznie mi się zdaje, że będzie dobrze. To zrobione. Mamy tu pokój ogarnięty. Z łazienką. No i zostaje nam
To co mi się zdaje najgorsze. Czyli teoretycznie zostaje nam do ogarnięcia tutaj tam nękasz. Ja byśmy zrobili troszeczkę inaczej. Chodzi mi bardziej o toaletę wnętrza. Czekajcie, czy ja tu mam? Też ten. A gdzie mam włączyć tutaj? O, elegancko. A czy łazience miałem? Czy ja go sprzedałem i mi lampy też? A nie, to nic mi chyba się instalacji zaleć. Dobra, to jest elegancko. No i teraz tak, bierzemy się za ogarnięcie kuchni. Kuchni i salonu. Tak. Myślę, że byśmy poszli w takie niekonwencjonalne kolory szaf użytkowych. I takiej mniejszej nie ma tutaj, to by pasowało lepiej. Wiesz, może i nie. Tutaj mi się zdaje, że tak fajnie wygląda. Tylko teraz, żebyśmy dopasowali płytki pod to, jaki to ma wszystko kolor. Farby? No niekoniecznie, panele. Takie dość... O, umiesz takie w realu płytki, panele. Właśnie w kuchni. I one są zajebistym kolorem. Nie, mam się zdawać troszeczkę i są inne, dobra. Jednak to nie są takie, jakie myślałem, o. Właśnie, no patrzcie teraz, to są takie, jakby jest ode mnie. A, trzeba trochę będzie przekombinować tutaj, bo ja bym trochę tam może lipa oddalił. Bo od spodu teraz nie mam dalej paneli. Dobra, no panelujemy całe pomieszczenie. Czemu by nie w sumie? Panele ścienne przecież tak, że posiadam. Można sobie założyć. Ładnie to wygląda. Jestem takim mocnym, nie jestem. Pod względem ogarnięcia. Ale mi się zdaje, że tak źle to będzie wyglądało. Wiadomo, z zewnątrz. No i sobie tak jakoś lepiej ogarnąć. Ja sobie to ogarniam pod typowo za sprzedaż. Bo może mi się uda się to jeszcze sprzedać. Taki jest bynajmniej zamian się na odcinku. Ale czy mi się uda? Tego nie wiem. Pik, pik. No jest git. Cyk, cyk, cyk. Dobra. Nie wiem, to kto wymienia. Tak się patrzę, ale chyba już nie. Okej, na się nie będę użył. Aż tak nie będę szalał. Dobra, tutaj ściany są ogólnie porobione. Teraz tylko kwestia podłóg. U nas będziemy to zrobić tak samo. W samej kolorystyce. Dobra. Kurna, mój klik, te kilkali możecie zwierzyć. Niechcący. Dobra, nie, powiem szczerze, ładnie to wygląda. Mój głos taki jest, o. A, dobra, tam to już tam czuli. Tam się nie dociągnęło, dobra, teraz tak, lecimy z tymi szafkami, bo te szafki są teraz najważniejsze. Czyli siebie tak, szafki, to było.
To były szafki teraz. Wiszące, czekajcie, to były wiszące, były te. Teraz musimy takie znaleźć same, może nie szafki, ale LTV. Duże angady. W takiej kolorystyce. A właśnie, jeszcze parki nie kupiłem. Parka musi tradycyjnie być łazience. Nie ma łata. Nie pieka, nikt nie pieka, nikt nie parka. O. Git. No i co? Szafki to raczej będziemy zakładać. Piekarnik, piekarnik, zmywarka. No czekajcie, teraz muszę pomyśleć na temacie, żeby to fajnie kolorystycznie się może nie zgrywało, ale kontrastowało mocno. To zróbmy tak. Do tego płyta indukcyjna musi być. Okap. Tylko tak kurwa teraz okap założyć? No można by. Czemu by nie? Lodóweczka. Kurna, w tą nekę chyba zabawa, ale teraz tak chlipnie wyszło. No i tam musimy kupić co? Kurwa, niech ja pomyślę teraz. Małe AGD. Nazówki nie, płytę indukcyjną chcę. Która by teraz idealnie właśnie się pasowała na ten okap. Pokażcie, czy jest tak teraz mądry porobione. Dwie szafki, lodówka. Szafki nie mamy dolnej. Tak zwanej można powiedzieć. Czajnik, jakieś tam duperki, to raczej nie są w tym momencie na mnie priorytetem. Użytkowe, no i teraz chciałem tak. Zmywarkę założyć, jeszcze nie kupiłem zmywarki. To też się na zmywarce można by użytkować. Jakieś tam duperki. Szatka z umywalką, dobra. Teraz dupo, teraz ja kurwa tutaj tego nie postawię. Jeszcze mała szafka, dobra. No tutaj nie będzie mógł, tutaj zrobimy. I masz tutaj robimy taką typową kuchnię, tylko tak trochę niczynowo by to wyglądało. Nie. Niech tak będzie, na razie będą, to będą sobie tu uganiać. Co chciałem teraz sobie wziąć? Nie dekoracje, chociaż dekoracje też może nie były głupie. Szafki. No i w tej samej kolorystyce mniej więcej trzeba teraz sobie wziąć meble nolne. Jakieś komody, nie komody, jakieś szafeczki, jakieś duperelki. Ale przede wszystkim, tak mi się teraz na poziomie salonu, jakby to miało wyglądać. Poczekajcie. Maślinki to mnie nie interesują w tym momencie. Szafki też nie. Dekoracje. Dobra, mniej więcej zobaczymy takie coś. Dywan. Dywanik. To by było tak, że tu jest dywan, tu jest ściana. Na telewizor, a to byłby sam kanapa. Taki mam zamysł, ale czemu ja teraz nigdzie nie mogę znaleźć o, siedziska, dobra. Siedziska, jakaś kanapa fajna. 5300 niech będzie na wypasie. Tylko niech uda mi tu bliżej. No nie wyjdzie mi. Taka tanie niech będzie, a co?
Kanapa jest, do tego stolik. Chyba nie wątpię sobie, to trzeba przyznać. Kanapy, taburety inne, a teraz mi chodzi o stoliki. Kawowy. No i tak, lecimy dalej z szafkami. Regał jakiś. Jakieś tam regały na jakieś duperelie. I ale teraz podstawka pod telewizor. Cyk. No i oczywiście sam telewizor znowu musiałby być. Telewizor z konsolą, ewentualnie. Monitor to mnie nie interesuje, skrzynka mnie nie interesuje, potrzebny telewizor jest. Telewizor. Teraz mogę dopiero sobie wziąć, nie wiem, powiedzmy, konsolę. Położyć. Jakiegoś komputer solarny to mnie nie interesuje. Telefon oczywiście to pasowałoby tutaj dać. Szczerze, minimalistycznie mi się podoba. Więc robimy, bierzemy domy. Dom na tym. Czekajcie, jaka to miałem? Dom aukcyjny. Minus 106 tysięcy. Miałem 89 tysięcy za dom. Czyli o tym dałem 8,5 tysiąca zarobku. No i koszty montu 26 tysięcy. Setna aukcja, zobaczymy. 124. Jesteśmy 100. A mamy 17600. 17 tysięcy jesteśmy na przodu. Więc co, no sprzedajemy. No sobie lepszy zaraz nic. Dobra. Nie będę kontynuował, mam 250 tysięcy na koncie. W dzisiejszym odcinku bym to na tyle. Jeśli taki odcinek wam się spodobał, wstać w górę komentarz. Dzięki za oglądanie i trzymajcie się następnego odcinka. Na razie, cześć.